Zastanawiasz się, co chcesz w życiu robić, a może mnożysz kolejne biznesy, zakładasz kolejne konta na Instagramie i coś nie idzie. Nie ma klientów, nie ma sukcesów, a Ty wciąż myślisz, o co chodzi, co robię nie tak. Jeśli któraś z tych sytuacji dotyczy właśnie Ciebie, to cieszę się, że jesteś dzisiaj na transmisji i jestem przekonana, że ta rozmowa będzie dla Ciebie bardzo wartościowa. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam już pierwsze osoby. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną już od samego początku, ale dzisiaj nie będę sama. Mam wyjątkowego gościa, którego już zapowiadam. Dzisiaj gości u mnie Marta Manterys i już dodaję Martę, zanim ja tutaj powiem. Słuchajcie, Marta to jest niesamowita kobieta. Jest dla mnie ogromną inspiracją i ogromną motywacją, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj po raz kolejny mam tą przyjemność gościć ją u siebie i wierzę, że ta nasza rozmowa w wielu osobach na nowo gdzieś roznieci płomień, że te wasze biznesy pójdą i wystrzelą w kosmos. Martuś, cieszę się, że już jesteś. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. Tutaj się ustawiam, czy na pewno mnie dobrze widać, żeby mi obcięło twarzy. Jestem cała, okej, dobrze. Słuchajcie, dzień dobry, dobry wieczór. Ja zawsze tak mówię, dzień dobry, dobry wieczór, bo mamy ludzi tutaj z całego świata, u których może być rano, może być południe. Także witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Agatka. Jestem już gotowa. Super. Nie sądzę, żeby tu były osoby, które nie znają Marty, ale być może kiedyś ktoś będzie odtwarzał tego live'a, więc fajnie, żeby gdzieś to przedstawienie wybrzmiało. Słuchajcie, Marta jest liderką uczenia o obfitości, jest Money Mindset Coachem. Ona nas inspiruje do tego, żeby przez zmianę swojego myślenia zmieniać swoje życie, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby te biznesy szły lepiej. Więc nie wyobrażałam sobie innego gościa niż Marta, żeby pokazać Wam, że to myślenie naprawdę jest źródłem wszystkiego, że to Wy jesteście źródłem wszystkiego. Zobaczcie temat dzisiejszego live'a. To Ty decydujesz o powodzeniu Twojego biznesu. Nie ten algorytm, nie inni ludzie, nie Twoi klienci, tylko Ty. Ale zacznijmy od początku. Marta, najczęściej jak czytam posty na Twojej grupie, ogólnie gdzieś w internecie, rozmawiam z ludźmi na konsultacjach, to często wybija ten problem, ale ja nie wiem, co ja chcę w życiu robić, ale ja tu się do niczego nie nadaję, ja się niczym nie wyróżniam. Ja bym chciała mieć dużo pieniędzy, ja bym chciała mieć sukces, ale ja w ogóle nie wiem, jak się do tego zabrać. Czy my jesteśmy dzisiaj w stanie coś podpowiedzieć? Powiedz, od czego w takim momencie, kiedy człowiek naprawdę, no niby coś chce, ale niewiele robi, niewiele się dzieje, od czego taka osoba powinna zacząć? Okej, dobrze, więc zaczynamy tutaj od samego począteczku, więc ja myślę, że to się bierze też z tego, że pamiętam też ja z dzieciństwa, z czasu, kiedy ja byłam nastolatką, to pamiętam, na pewno będziecie sobie coś takie, przypuszczam, że dużo osób się będzie z tym utożsamiać, że to było, musisz skończyć studia, że no najlepiej płatne zawody to pewnie lekarz, prawnik, prawda, tego typu, że jakby cała reszta nie ma szans na dobre zarobki. Prawda? Czyli mamy takie coś w głowie, że po pierwsze, że musimy skończyć studia, ja tego nie neguję, ale jakby było powiedziane, że są pewne zawody, w których można zarobić, tak? A inne, nauczyciel, jakieś w ogóle innego rodzaju zawody, które też były, to były skończone studia i tak dalej, to okej, można skończyć studia, ale po tym nie zarobisz, prawda? Na tej zasadzie, więc ja myślę, że też się tak trochę tak jakby to powiedzieć, tak utarło, nie, prawda? Utarło, słucham, tak, tego słowa szukam. Utarło, że albo lekarz, albo prawnik, wiem, coś tam jeszcze przychodzi do głowy, albo mieć swój biznes, prawda? Jakieś takie rzeczy, że tylko powiedzmy te 5 opcji i nic więcej. Więc teraz ktoś, kto się interesował muzyką, ktoś miał jakieś zdolności plastyczne, to on w ogóle zapominał o tym. Przyznam szczerze, że ja znam taki przypadek, nie będę tutaj mówić nazwiskami, ale znam dokładnie taki przypadek, bardzo fajny, gdzie mama chciała, żeby syn był kimś innym,
a on jest bardzo znanym w tym momencie kompozytorem w Polsce, poszedł w innym kierunku, pozdrawiam, jak będzie kiedyś oglądał, nie będę tutaj nic mówić, ale to jest taki super przypadek, gdzie mama pchała w inną stronę, a syn poszedł w inną stronę, tak, bo o, będziesz muzykiem, tutaj to gdzie ty tam zarobisz, w ogóle zapomnij o tym, nie, to w ogóle nie ma przyszłości, prawda? I myślę, że powinniśmy od tego właśnie zacząć, żeby otworzyć się na więcej i nie przestać szufladkować tak, że tylko powiedzmy 5 zawodów i koniec. Czyli to jest pierwsza sprawa. Jeżeli otworzymy się, że to już nie są te czasy, bo to nie są te czasy, my też się otwieramy, nasz umysł się otwiera, skoro jesteście na tym live, no to już brawo, prawda? Bo jesteście otwarci na to, co mamy tutaj do powiedzenia dokładnie i przede wszystkim nie ma przypadków. Zgadza się tutaj, Dirty Taylor mówi dokładnie, mówi o Łukaszu Targoszu, tak jest, zgadza się. Więc, a to ciekawe, proszę bardzo, jakie szybkie odkrycie. Prawda? O kogo chodzi, się, to jest prawda. Anonimowe, a tutaj proszę, jak wszystko się wiadomo, o co chodzi. Cieszę się bardzo, o kogo chodzi, że tak, tak, znany bardzo jest teraz. Słuchajcie, więc tak, aha, że wspominałam kiedyś, no być może wspominam, ale nie pamiętam, czy mówiłam nazwiskami. W każdym razie, no znany jest tutaj. Więc dobrze, czyli musimy przestać szufladkować, pamiętać, że jesteśmy w innym miejscu. Teraz, skoro znaleźliście się tutaj na tym live, znaczy, że jesteście otwarci na to, o czym mówimy, bo nie ma przypadków. Nie ma tak, że nagle włączam Instagram i o, jest Agata i Marta, o co tutaj chodzi. Nie, jesteś tu z jakiegoś powodu. Od tego też zacznijmy. Czyli dalej, nie szufladkujemy, czyli otwieramy się na to, że są różne możliwości w ogóle teraz, w dobie internetu, słuchajcie, gdzie nie trzeba wychodzić z domu. Zobaczcie, zobaczcie jak jest, dosłownie przed chwilą nagrywałam się dla moich kobiet na Mastermindzie, mówiłam, zobaczcie jak jest cudownie, jest internet, możemy prowadzić biznes w domu. Kiedyś tak nie było. Opowiadałam, jak ja jako nastolatka, tam jeszcze jak studiowałam, jak ja zarabiałam, gdzie pracowałam po 16 godzin, słuchajcie, robiłam takie shifty i zajmowałam w jakiejś takiej drukarni w Krakowie, gdzie wkładało się kremy albo jakieś takie perfumy czy coś takiego. I żeby zarobić coś tam, to po prostu tak pracowałam, żeby mieć, no jako ta studentka, mieć jakieś pieniądze, prawda? Teraz jest pełno pracy, teraz można pracować z domu. Potrzebny jest telefon, internet i to jest wszystko, tak? Czyli zobaczcie już, jak możemy to wszystko odwrócić na naszą korzyść. Czy to już jest plus. Zawsze znajdujemy w naszej sytuacji ten plus, tak? Masz telefon, masz internet, już jesteś do przodu, ok? Dalej, wiara w siebie. To jest kolejna rzecz. Musimy w siebie uwierzyć, to jest bardzo, bardzo ważne. I następna sprawa, co jest twoją pasją? Ja o tym mówię na Otwórz się na zarabianie większych kwot na tym szkoleniu, gdzie właśnie mówię, uwolnij swój potencjał. Co mógłbyś robić nawet za darmo? Czyli co jest twoją pasją, ok? Czyli ja jak rozpoczęłam właśnie tą grupę, założyłam grupę Pokochaj Pieniądze i to wszystko to się rozrosło, to ja, to, jeżeli ktoś mnie nie zna, to to było tak, że ja tego nie planowałam, tylko moi znajomi mówili, Marta, ty tak mówisz o tych pieniądzach, bo ja sama po prostu się zmieniałam, ja to robiłam dla siebie. I ja zaczęłam tak mówić wszystkim i moim znajomym, po prostu cały czas o tym mówiłam. Mnie się buzia nie mogła zamknąć. I w końcu mi powiedziano, że ty musisz mówić do ludzi. Załóż ten Facebook, załóż, nie wiem, na grupę jakąś, czy mów na profilu. Ja się kręciłam w kółko 6 miesięcy i po prostu z tej pasji, z tego, że ja chcę ludziom powiedzieć, słuchajcie, to się da zrobić. Zmieńcie myślenie, wszystko uda. I tak to było. Czyli to się stało moją pasją, czyli chęć pomocy drugiemu człowiekowi. To tak było. Tak to się zaczęło. Więc teraz zastanówcie się, jak możecie wy pomóc komuś, czyli co lubicie, co jest waszą pasją, czym się interesujecie. I słuchajcie, i dlatego teraz mówię, że to nie jest tak, że tylko prawnik, lekarz, ok? Tylko może malujesz, może śpiewasz, może piszesz, może prowadzisz bloga, może gotujesz świetnie, może szyjesz fajne rzeczy, może tworzysz jakieś rękodzieła, może widziałam kiedyś chyba nawet w jakimś programie, że jakieś dwie dziewczyny stworzyły takie biuro, gdzie projektują różnego rodzaju notesy, jakieś rzeczy biurowe cudowne, tapety dla dzieci z pięknymi jakimiś hasłami, słuchajcie, z bajek, no takie pomysły, że ja sobie myślę, Boże, skąd te pomysły? No z głowy, tak? Więc widzicie, możecie sobie pomyśleć, że o Jezu, to na pewno się nie uda. Zwróćcie uwagę na to. Jeśli coś lubicie, coś jest waszą pasją i od razu jest, to się nie uda, to się nie sprzeda, ale nie, tego nie ma. Zauważcie, że musicie z czymś... Sukces mają ci, którzy wychodzą z czymś pierwsi, bo tego nie ma. Więc jeśli szukasz czegoś, o, ja zrobię to, tam sprzedają kubki, tam sprzedają, nie wiem, notesy, tam sprzedają to, ja zrobię to samo. Halo, to już istnieje, okej? Okay?
Czyli bądź pierwszy w czymś. Dlatego nie bój się, bądź odważny, bądź odważna i działaj w swoim temacie, cokolwiek by to nie było, bo to wszystko można, jak to się mówi, można zmonetyzować, po polsku też się tak mówi. Tak, więc poszłabym w tą stronę i naprawdę nie bójcie się, bo to może być cokolwiek. Ja nie miałam pojęcia w życiu, w 2017 roku, że ja tutaj będę siedzieć, rozmawiać z Agatą i będziemy mówić i będę miała dwie firmy. W życiu. Naprawdę. Także to nie da się zaplanować. Tak, super. Zobaczcie, ta pasja to coś, o czym my mówimy po prostu na pełnej petardzie. Tak jak Marta powiedziała, non-stop. To jest ta droga, która może nas zaprowadzić na sam szczyt. Ja dodam od siebie 3 grosze, bo ja też tutaj swoją karierę zaczęłam od czegoś innego. Słuchajcie, ja robiłam dekoracje kwiatowe. Ja weszłam na Instagram, nie wiedząc o nim totalnie nic, ale otworzyłam firmę. Chciałam, tak jak Marta powiedziała, dzielić się czymś z ludźmi, tym pięknem. Chciałam im przystrajać domy, przystrajać gabinety kosmetyczne. I ja, będąc otwarta, kolejne słowo klucz, które tutaj powinno wybrzmieć, otwierałam się na nowe możliwości. Tworzyłam fajne stories, otwierałam się na jakieś live'y sprzedażowe, rozmawiałam z ludźmi i ja się tak zajarałam, że użyję tego słowa, tym Instagramem, że właśnie ja poczułam, że znowu mogę o nim mówić non-stop, tak jak Marta o pieniądzach. Zaczęłam doradzać swoim znajomym. Ludzie zaczęli mnie pytać, a jak ty to zrobiłaś? A jak to się dobiera te kolory? I nagle doszłam do wniosku, że o kurczę, ja jeszcze sama na początku nie wiedziałam, że to można monetyzować, że tak, można iść w tę stronę, ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówiły, Gata, ty się do tego nadajesz. Słuchajcie, ja 35 lat żyłam w przekonaniu, że ja na przykład nie umiem uczyć. Więc dla mnie ktoś powiedział, zrób swój kurs, to ja stwierdziłam, ja? Ale z czym do ludzi, prawda? Przecież ja mam wystąpić i tak dalej. Nie zapomnę, jak przed pierwszym live'em to po prostu trzęsłam nogami, bo mówię, jak to, ja mam wyjść tak na żywo, bez żadnej poprawki? I słuchajcie, potem się okazało, że te live'y to był mój as w rękawie. Tak jak Marta mówi, że do niej wy idziecie i mówicie, kurczę, Marta, jak cię uwielbiam słuchać, to ja też na szczęście mogę się pochwalić jeszcze mniejszą skalą, ale takimi opiniami, że Agata, mogę cię słuchać, zmieniasz coś w moim postrzeganiu Instagrama. I zobaczcie, mamy inne tematy, ale to, że to jest dla nas ta pasja, sprawia, że my możemy o tym mówić, że my możemy zarażać innych. I to jest ten temat do przemyślenia dla was, że być może do tej pory coś sobie tam pod dywan spychaliście, nie, bo ja tylko szydełkuję, kto to tam szydełko, prawda? Tak jak Marta powiedziała, bardzo dużo tych artystycznych takich zapędów. Do tej pory no to takie hobby, na tym się nie da zarobić. O właśnie tak, zgadza się. Czasy się zmieniły, więc my też się zmieniajmy i wykorzystujmy to, tak? My nie zostawajmy te 1000 lat za murzynami, jak to się brzydko mówi, i że nie, nic nie zrobię, tylko idźmy z tym duchem czasu, wykorzystujmy te okazje. No ale dobrze, przemyśleliśmy, mamy tą pasję, ale jeszcze z tą wiarą to tak jest bardzo, bardzo średnio. Zakładamy biznes, zakładamy konto na Instagramie, bo ja się będę często dziś odnosić do Instagrama, bo w końcu to jest moja działka i gdzieś tam moja społeczność też potrzebuje pewnie tych porównań. A zakładamy ten biznes, no i co? No i nie ma tych klientów na początku. Nie ma tych sukcesów. No przecież wszyscy mówili zrób i od razu wybuchnie, a my tak mówimy, no może ktoś się mylił. Albo ja jestem beznadziejna, coś się nie udało. Czy możemy, Marta, jakieś takie przyczyny pokazać? Co za tym może stać? Bo dużo jest takich właśnie postów, że no już zrobiłam ten krok, rzuciłam ten etat, poszłam w tą własną działalność, no ale na razie nie ma tych spektakularnych sukcesów. Dlaczego? Już to mówię. Tylko tutaj widzę jeden taki komentarz. Ktoś pisze, nie mam artystycznych zapędów, ok? I teraz tak, słuchajcie, to, że my podajemy takie przykłady tutaj, bo to jest pierwsze, co nam przychodzi do głowy, ale to nie muszą być artystyczne rzeczy, to mogą być zupełnie, może ty świetnie doradzasz w jakimś temacie, a może zajmujesz się, kurczę, ubezpieczeniami, a może zdrowiem, a może uczysz czegoś, może jesteś nauczycielką, prawda? Może jesteś, kurczę, prawnikiem, nie wiem, cokolwiek by tam nie było, tak? Czyli nie, to nie jest tak, że ja tutaj teraz mówię, że kurczę, albo ten, kto śpiewa, albo ten, kto gra, albo ten, kto gotuje, albo ma jakieś jakiekolwiek takie zdolności. Co jest twoją pasją? Zadajcie sobie to pytanie. Co jest twoją pasją?
co lubisz, czym się interesujesz i nie możesz przestać o tym gadać. To jest właśnie to. To jest dokładnie to. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj też istotna, przejdę zaraz do tego, co powiedziałaś, ale bardzo ważne jest to, słuchajcie, naprawdę bardzo ważne, żeby nie słuchać osób, które nas nie wspierają. Czyli nie słuchamy osób i to naprawdę bardzo często jest to nasza rodzina, są to nasi partnerzy, mogą to być nasi najbliżsi przyjaciele, którzy będą mówić, co ty zwariowałaś, co ty zwariowałeś, oszalałeś, nie, popatrz, co się dzieje na rynku, tego nie rób, nie da rady, zwariowałeś, ty nie umiesz, przecież o, mam koleżankę, ona to robi, splajtowała. Nie słuchać. Ja was bardzo proszę, słuchać to macie siebie, swojej intuicji, bo wasza intuicja to jest taki GPS, to jest taki drogowskaz, on wam mówi, słyszycie impulsy, idee, które wychodzą oczywiście ze stanu umysłu, ja to zaraz powiem, ale to jest bardzo ważne, że zobaczcie, osoby, które mają sukces, to jest bardzo mały procent osób, które nie słuchają tych wszystkich, którzy nam tutaj ględzą, nie rób tego, zwariowałaś, lepiej siedź na etacie, dobrze, że masz pracę, okej? Okay? Bo te osoby dalej, które słuchają, będą siedzieć w tym samym miejscu i za 30 lat powiedzą, szkoda, że tego nie zrobiłem, ok? I teraz zwróćmy uwagę, kto nam doradza. Czy nam doradza ktoś, kto ma swój biznes, czy to jest osoba, która sama ledwo wiąże koniec z końcem? Bo co taka osoba może tobie doradzić, skoro sama nie prowadzi biznesu? No jak? Więc zwróćcie uwagę, od kogo bierzecie, kogo słuchacie, kogo rad słuchacie. Ja zawsze mówię, otaczajcie się ludźmi sukcesu, biznesu w tej dziedzinie, w której chcecie wy wypłynąć, to takie osoby obserwujcie na mediach społecznościowych, uczcie się od nich, szkulcie się, na przykład ktoś chce wiedzieć, jak działać na Instagramie, Agatka ma świetne kursy, idziemy do osoby, która się tym zajmuje. Czyli ja uczę się od tej osoby, nie siedzę i kupuję 20 książek i jak ja mam to zrobić. Pamiętam, jak ja zakładałam firmę, to myślałam, okej, dobra, muszę zrobić stronę internetową, kupiłam sobie nawet kurs, słuchajcie, kupiłam sobie książkę, zaczęłam to czytać i mówię, nie, nie, po prostu nie. Ja tego w życiu nie zrobię. Ja tego nie chcę robić. Ja tego nie chcę robić. I dałam ogłoszenie i znalazłam moją cudowną Martę, która ze studia Indigo, która teraz wszystko mi robi, ale po prostu ja nie miałam na to czasu, ja tego nie chciałam robić, więc idziemy do osób, jakby skracamy ten czas, będzie nam łatwiej. Idźmy do osoby, która już to zrobiła i ona nas szybciej nauczy, ok? To jest bardzo też ważne, bo jakby zaoszczędzicie sobie tutaj czas. Czyli to są te rzeczy. Dalej, jak to jest? Zaczynamy coś, zakładamy sobie konto na Instagramie, prawda? Nic się jeszcze nie dzieje, czy to będzie Instagram, czy to będzie Facebook, czy to będzie stacjonarnie, cokolwiek by to nie było. Przede wszystkim cierpliwość. Słuchajcie, nie ma tak, że coś jest z dnia na dzień, ok? Nie ma tak z dnia na dzień, że o, otworzę sobie salon fryzjerski, jutro mam 100 klientów. No halo, nie do końca, prawda? Dajmy temu czas, więc cierpliwość. Niech ta energia w ogóle ruszy w tym kierunku. Dobrze? Bardzo ważną rzeczą. Działamy, ale nic się nie dzieje. Zwróćmy uwagę, gdzie ta nasza uwaga idzie. Okay? Jakie mamy przekonanie o pieniądzach, to jest bardzo ważne, o biznesie, o sytuacji, która jest teraz. Na przykład też możemy mówić, o nie, tego się nie da, to jest za drogie, nikt tego nie kupi. Jeśli masz takie myślenie, no to już blokujesz się automatycznie. Okay? Bo są ludzie, którzy mają dużo pieniędzy i są ludzie, którzy, może nawet nie o to chodzi, że mają dużo pieniędzy, ale stać ich na wiele rzeczy, albo osoba, która chce coś kupić, bo jej się podoba, to ona sobie te pieniądze odłoży i ona sobie to kupi. Zobaczcie sami na siebie, prawda? Jeżeli coś chcemy, czy to będzie kobiety na przykład, czy to będzie torebka, sukienka, słuchajcie, bransoletka, czy coś tam, coś nam się podoba, coś sobie wypatrzyłyśmy. Jak nam się coś podoba, to naprawdę my te pieniądze, brzydko powiem, urodzimy. Podkładamy, coś zrobimy, ale my sobie tą rzecz kupimy. Zgadza się? Więc o to chodzi. Jeżeli ty masz taki produkt, który przemówi do tej drugiej osoby, tego klienta, on go kupi, on te pieniądze znajdzie. Dlatego to nie jest twoim zadaniem zastanawiać się, skąd on będzie miał, czy to jest za drogie, czy to jest za tanie. A już najgorsze, co może być, to jest obniżanie cen. Boże, żeby ktoś kupił. O Boże, żeby tylko było na rachunki. To jest energia braku, jest to energia strachu, która powoduje, że jeszcze więcej tego do siebie przyciągamy. Bo jeśli prowadzisz biznes, to musisz prowadzić ten biznes wierząc, że tobie się uda i wierząc, że ten produkt, jakikolwiek byś miał, nie wiem, książka, tak? Jakikolwiek produkt, który masz, że on jest wart tych pieniędzy, że tu jest całe twoje serce. Nie wątpimy w to, tak? I kiedy nie wątpimy, okej, może 5 klientów powie nie, ale ten 6 powie tak, 7 powie tak, bo ty mówisz,
ten produkt jest fantastyczny, włożyłam w to całe moje serce i nie obniżam tego. A ile jest takich ludzi, którzy właśnie po kosztach? Także to jest jedna rzecz i znowu kolejna, tak jak mówię, jakie mamy przekonania o sobie, o biznesie? Tak jak mówię też o cenach. Dalej, możecie myśleć na przykład, że o, Instagram nie działa, bo nic się nie dzieje. Słuchajcie, Agatka też może potwierdzić, to, że ktoś nie daje 50 lajków i nie komentuje od razu, nie oznacza, że ta osoba ciebie nie obserwuje, że tak. Ona nie patrzy i że ona nie kupi. Są osoby, słuchajcie, być może sami tacy jesteście, że nie komentujecie, nie dajecie lajków, ale jak chcecie coś kupić, to piszecie bezpośrednio do osoby, na przykład czy to Messenger, czy wiadomość, prawda, na Instagramie, czy gdziekolwiek by to było. Bez żadnego komentowania. Jest, na pewno są takie osoby tutaj. Więc teraz pomyślcie sobie, że takie osoby istnieją. Więc to, że nie ma takiej dużej reakcji, nie oznacza, że coś nie działa. Nie ma tak. Dajcie temu po prostu chwilę czasu, ale mówię, przekonania na temat pieniędzy, o Instagram, że to nie działa, że mało lajków, nikt mnie nie ogląda. Co my algorytm sobie się na mnie uwziął, to jest tak. Chyba najczęstsze. Tak. Tak, algorytm, że, prawda? Na tej zasadzie, więc wymyślacie sobie, jak tylko coś się na chwilkę zatrzyma, wymyślacie sobie 1000 rzeczy, dlaczego to nie działa. A czemu by nie powiedzieć, zawsze działa. Zawsze mam klientów, tak? Zawsze świetnie zarabiam. Zawsze mam sukces. Jestem kobietą sukcesu, jestem facetem sukcesu. Cokolwiek dotknę, zamienia się w pieniądze, tak? Czyli już te afirmacje, wprowadzamy sobie nowe przekonania. Więc jeżeli nam gdzieś nie idzie, to zastanów się, wypisz sobie, co myślisz o pieniądzach, o biznesie, o swoich produktach, o sobie, o sytuacji, o Instagramie, o mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Głównie ludzie mówią, mnie to nie działa, mnie to nie wychodzi, u mnie to nie działa i tak dalej. Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc mija i zatrzymują się. A gdzie ten czas, żeby to się wszystko po prostu rozkręciło? Ktoś dopiero zaczyna cię obserwować, a ty po dwóch tygodniach, miesiącu już dobra, to nie działa i przestajesz. Więc ktoś wszedł raz i już nie wraca, bo tam nic nie ma. Najważniejsze? Systematyczność, konsekwencja, determinacja, wiara w siebie i jedziemy, brzydko powiem, z koksem cały czas. Dokładnie, ta wiara, wiara, jeszcze raz wiara, bo my od razu zwracamy tą uwagę na tak zwane to 3D, tą rzeczywistość. Nam się wydaje, że ten jeden post, jedna informacja o tym, że rozpoczęliśmy jakąś działalność, że my coś proponujemy, usługę, produkt czy cokolwiek innego, wystarczy, żeby to od razu niosło się po całym świecie. I słuchajcie, jeżeli wy będziecie trwali w tej wierze, to rzeczywiście jest szansa, że to będzie się nakręcać. Wy będziecie wtedy więcej dawać, będziecie w ogóle tworzyli treści z całkiem innej energii, bo wy będziecie wiedzieli, że to zadziała. Słuchajcie, wy nie musicie szukać non-stop potwierdzenia, aha, 5 lajków, to chyba było złe. 10 lajków, dobre. O, 1000 było? Nie, no to jak 1000 było, to znaczy, że w końcu dobre. Nie, nie w końcu dobre. Wy musicie czuć sami wewnątrz, że to, co robicie, jest wartościowe. I tutaj, Marta, jak się wypowiadałaś, to zerkałam na komentarze i myślę, że warto wrócić jeszcze do jednego tematu, tej pasji, bo oczywiście pojawiły się komentarze, ale ja nie mam pasji, a co zrobić, jak ja nic nie lubię, a co, jeśli ja jej nie odnajduję. Słuchajcie, czyli to znowu jest z tej presji wszystko wychodzi, że ja muszę mieć, ja muszę już dzisiaj wiedzieć. Słuchajcie, znowu wchodzi ten czas. Wy macie prawo się zastanowić, Marta podała dużo ćwiczeń, pomyśleć nad swoimi przekonaniami, pomyśleć nad tym, co lubicie, bo my tą pasję już rozumiemy coś, że to naprawdę musi być wielki talent do malowania, do rysowania. Słuchajcie, tych talentów, tych pasji jest mnóstwo, może po prostu lubicie jakiś temat, ale w tej codziennej gonitwie, kiedy wy już jesteście na etacie, macie swój biznes, macie swoją rodzinę i trochę się zapędzamy jak ten chomik w kołowrotku i pędzimy i nie macie czasu na pielęgnowanie ani na wyzwalanie w sobie tego potencjału ze środka, to wam się wydaje, że wy nie macie, nic nie lubicie, bo nie ma nawet czasu na to, żeby wsłuchać się w siebie. Ja też wpadam czasami w tą pułapkę, słuchajcie, ten rozwój to jest nieustanna praca i ja już bardzo dużo wiem w teorii, ale pamiętajmy, że teoria, a jeszcze praktyka, łapanie się na tych myślach, to są często dwie różne rzeczy. Warto gdzieś się czasami zastanowić, usiąść,
słuchajcie, weźmiesz tą kolorowankę i zaczniesz na początku bezmyślnie gdzieś tam kolorować, ale może się okaże, że umiesz sobie sama tą kolorowankę następnym razem te wzory narysować. Może się okazać, że nie wiem, pokochasz kolory i będziesz jednak może stylistką, bo się pięknie Tak, ubierasz. Tak, I na co dzień dla ciebie to jest oczywiste, że ty się pięknie ubierasz. Ale dla kogoś to będzie wow, ależ ona ma gust, ależ ona ma wyczucie. Ale ty nie jesteś w stanie tego dostrzec, kiedy biegniesz, kiedy tak jest. Jesteś bardzo związany z tym, co robisz tu i teraz, a totalnie nie masz tej otwartości na inne opcje. Czy dobrze, Marta, to wytłumaczyłam też z tą pasją? Tak, ja tutaj aż zaczęłam sobie pisać kilka punktów, które już po prostu się wyrywam, żeby mówić, więc zaczęłam, słuchajcie, notować, żebym tego nie zapomniała. Przechodzę do tego, ale jedną rzecz powiem, słuchajcie, jest na to 703 osoby. Jeżeli czujecie, że ktoś mógłby skorzystać tutaj, słuchając nas, podzielcie się, dajcie im znać, słuchajcie, dziewczyny są live, prześlijcie im, słuchajcie, udostępnijcie, nie w Messengerze, tylko gdzieś tam na Instagramie, gdziekolwiek. Im więcej osób się dowie, tym po prostu lepiej. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, odnośnie właśnie tej pasji, to co tutaj mówiłaś, że ktoś mówi, że ja w ogóle niczym się nie interesuję, nic nie wiem. Jeżeli my jesteśmy cały czas w biegu i co mam na myśli? Idę do pracy, powiedzmy, pracujesz na etacie, idę do pracy, dzieci, gotowanie, sprzątanie, mąż, tutaj jeszcze bym chciała na siłownię, tu z koleżankami jeszcze się spotkać, tu jeszcze zakupy, tak? Wychodzę z domu o godzinie na przykład 7:30, wracam o godzinie 9:00. Jestem nieprzytomna, nie mam kompletnie czasu na nic, jeszcze dzieci mi płaczą, mówią, o Boże, muszę ugotować coś tam na jutro, mąż jeszcze coś nam tam skrzeczy, czy na odwrót mąż żonie, prawda? Jesteśmy padnięci. Gdzie, w którym momencie, w tym miejscu ty masz w ogóle usłyszeć twoją intuicję, jakąś pasję, gdzie? Ty chcesz po prostu spać, jesteś nieprzytomny. Więc ta intuicja, choćby chciała, ona nie ma szans się dobić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby znaleźć ten czas dla siebie, zatrzymać się, ok, przystopować trochę, żeby móc usłyszeć intuicję, ale nie na tej zasadzie, dobra, to ja teraz będę leżeć 40 minut i medytować. To nie o to chodzi. Zadbaj o siebie, czyli jeśli zadbamy najpierw o siebie, wtedy możemy zadbać o innych, a nie, że my jesteśmy zachorowani, wymęczeni, padnięci, przy tym jesteśmy wściekli na wszystkich i nic nam się nie chce. I jeszcze Marta z Agatą mówią, uwolnij swój potencjał. A my myślimy, dobra, wyłączam ja skąd idę, bo one chyba w ogóle żyją w innym świecie, tak? Jestem pewna, że bardzo dużo osób się z tym utożsamia. Ja sama w Londynie pracowałam praktycznie 7 dni w tygodniu, na nic nie miałam czasu, marzyłam tylko o tym, żeby zasnąć. A gdzie w ogóle jakiś biznes w życiu, okej? Okay? Chciałam tylko popłacić, co miałam popłacić, a i tak mi pieniądze uciekały. Dlaczego? Bo byłam w stanie umysłu, że nie mam pieniędzy. Dlatego jeżeli ktoś jeszcze mnie nie zna i nie słuchał moich live na YouTubie czy grupa Pokochaj Pieniądze, od początku, słuchajcie, uczę od A do Z, jak zmienić swoje myślenie, jak zmienić swoje przekonania. To jest bardzo ważne. Musimy zmienić myślenie. Musimy stać się osobą, która mówi, że nie mam pieniędzy, na nic mi nie stać, niczego nie umiem, niczego nie rozumiem, nie mam pasji, nie mam pomysłów. Na co? Na wszystko w drugą stronę. W jaki sposób? Zmieniamy stan umysłu. Jak? Zaczynam afirmować. Jestem kobietą sukcesu. Jestem facetem sukcesu. Mam świetnie prosperujący biznes. Zarabiam tyle i tyle miesięcznie z łatwością. Jestem zachwycona, że w końcu mam swój biznes, który świetnie prosperuje. I teraz, słuchajcie, to, że teraz ktoś jest bez pracy, jest na macierzyńskim, czy jest na etacie, nie ma żadnego znaczenia. Zaczynamy od zmiany umysłu, od zmiany stanu umysłu, ok? Od afirmowania. I stąd to się bierze. Bo jeżeli zaczniesz mówić, ja mam sukces finansowy, ja mam świetnie prosperujący biznes, co się wydarzy? Dostaniesz pomysł, ideę na jakiś biznes. Pasja nagle obudzi się. Coś ci się pojawi. Ktoś się pojawi. Coś ci powie koleżanka, sąsiadka. Ktoś ci coś zaproponuje. Dlaczego? Bo jesteś w stanie umysłu kogo? Osoby, która mówi, że ma sukces finansowy, że zarabia świetne pieniądze, że ma swój biznes. Że ma swój biznes, który świetnie prosperuje. Czyli zobaczcie, nie tam szukamy, zaczynamy od siebie. Czyli ja najpierw afirmuję to, tak? Dlatego bardzo dużo ludzi mówi, ale jak Marta, ale gdzie, ale o co chodzi? Przecież nie ma szans, jestem na etacie. Nie szukamy na zewnątrz. Wracamy do siebie. Czego chcesz? Zacznij od siebie. Najpierw to, a nie, że jest ciężko, inflacja mi nie wyjdzie, na niczym się nie znam. Pamiętajcie, wszystko jest autosugestią. Skoro mówisz, mnie się nie udaje, nie dam rady,
Nie mam pomysłów, robię już tak długo, ale nic się nie dzieje, afirmuję, ale nic się nie dzieje, nie mam pomysłów i tak dalej, nie mam żadnej pasji. To jest autosugestia dla naszego umysłu. Skoro mówisz, że nie masz pasji, nie masz pomysłów, nie masz sukcesu, ty się nie nadajesz do biznesu, nigdy nie prowadziłeś biznesu. Słuchajcie, ja to już mam tak, to wszystko powiedziałabym w tej głowie, nie wiem, obcykane, że ja potrafię wyczuć z dwóch zdań osoby, która coś mówi, tu jest twój problem. Przestań to mówić, przestań to powtarzać. Wystarczy, że powiesz, nigdy nie prowadziłem biznesu. Co się dzieje? Podświadomie ty uważasz, że się tego nie nadajesz, bo tego nigdy nie robiłeś, nie masz doświadczenia, więc to automatycznie poświadomość myśli, że tobie się to nigdy nie uda. Klapa. Jaki masz dosyć pomysł? Żaden. Dlatego idziemy w drugą stronę. Mam sukces. Cokolwiek robię, staje się sukcesem. Czegokolwiek nie dotknę, wszystko się monetyzuje. Można tak mówić po polsku? Monetyzuje? Nie wiem. Jak coś, to przepraszam. Chodzi mi o monetize. Można, jak najbardziej jest. Więc to idzie w ten sposób. A kiedy wejdziemy w stan umysłu osoby, słuchajcie, bogatej, osoby zamożnej, osoby, która ma sukces finansowy, osoby, która ma świetnie prosperujący biznes, powtarzam, najpierw głowa, czyli tu wchodzimy. 4D, wyobraźnia, wizualizacja. To, jeżeli mamy to dobrze zakodowane, zacznie się to realizować, bo życie jest naszym lustrem i nagle będą te pomysły i będzie się działo. Mnóstwo moich klientów, czy to z darmowych nagrań, czy z moich szkoleń, rzuciło etaty, prowadzi swoje biznesy, słuchajcie, może być i kilka i zarabiał mnóstwo pieniędzy. To jest dla mnie miód na serce. Wiem, co mówię, więc naprawdę tutaj trzeba po prostu w to uwierzyć, że idziemy do środka, do siebie, od tego zaczynamy. Od afirmacji, kim ja jestem, kim ja chcę być, ok? Jestem, tak jak ja mówię, jestem kobietą sukcesu, jestem multimilionerką, zarabiam mnóstwo pieniędzy. Ja to mówiłam wcześniej i zaczęło się dziać, więc w tym momencie pomysły z rękawa cały czas, ja muszę zapisywać, ok? Ja muszę zapisywać, o Boże, jeszcze to i jeszcze tamto. Także będzie dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Także negatywne przekonania, tutaj pisze psycholog online, nie wiem jakie imię, praca nad negatywnymi przekonaniami. Tak. I zobaczcie, jeżeli wam nie idzie właśnie, jeżeli ktoś ma biznes i wam nie idzie, przepraszam, już zwalniam, może chcesz coś powiedzieć, Agatka. Jeżeli, jak wiemy, że mamy niesprzyjające przekonania w jakiejś dziedzinie, w jakiejś sferze naszego życia. Jeśli to są pieniądze, słuchajcie, jeżeli nie idzie wam w biznesie, nie macie pieniędzy, konto świeci pustkami, jesteście na minusie, tu macie niesprzyjające przekonanie na temat pieniędzy. Jeżeli, czy to będzie związek, tu wam nie wychodzi, tam jest coś do zrobienia. Jeżeli jest to zdrowie, tam jest coś do zrobienia. Jeżeli macie problemy, relacje z ludźmi, nie macie przyjaciół, czy ciągle macie konflikty w pracy, co myślicie tam, w tym miejscu? Tam są te przekonania, które trzeba po prostu zmienić na sprzyjające, na pozytywne i ta sytuacja wtedy się odwróci. Tak będziemy wiedzieć, że coś nam nie idzie. Nasze konto jest odzwierciedleniem tego, co myślimy o pieniądzach, o finansach. Jak myślisz, tak zarabiasz. Super. Jak myślisz, tak zarabiasz. I właśnie, mam takie wrażenie, Marta, powiedz, czy też właśnie tak odczuwasz czasami, że ludzie podejmują te fizyczne działania, zmiana branży. To konto nie wyszło, na pewno właśnie ten algorytm się uwziął, zaczynam od nowa. Może się przebranżowię, może muszę jeszcze przeczytać 15 tysięcy książek, a może jeszcze ten webinar, zanim wystąpię, zanim coś powiem, zanim coś komuś zaproponuję. I szukamy tak jakby tych winowajców naokoło siebie, że to na pewno ktoś nam coś robi, że to na pewno, tak jak Marta powiedziała, inflacja, to, tamto. I chodzimy gdzieś, szukamy tego wszystkiego, ale właśnie najważniejsze to jest pomyśleć o sobie, jak ja do tego podchodzę, co ja myślę. I Marta, mam wrażenie, że właśnie dużo osób lekceważy to nastawienie i znowu trochę idźmy do Instagrama, że inwestuje się mnóstwo pieniędzy w reklamy, inwestuje się mnóstwo pieniędzy w takie układanie strategii. Wiecie, że ktoś wam dokładnie powie, szukamy takich recept praktycznie na sukces, że 5 razy w tygodniu o tej i o tej godzinie musisz opublikować post. Tyle i tyle razy w tygodniu powinnaś dawać stories w takim i takim odległości, wiecie, raz film. Wiadomo, wszystko ma swoje jakieś zasady,
ale dopóki wy odgrywacie jakąś rolę, prowadząc na przykład swoje konto, czyli ktoś mi powiedział, żeby tak zrobić, ja tego totalnie nie czuję, to totalnie nie jest mój temat, to totalnie nie jest na przykład, nie wiem, moje słownictwo, moja estetyka, ale mimo wszystko w to idziesz i dziwisz się, że nie ma efektu, no przepraszam bardzo, ale jeśli to właśnie nie pochodzi od ciebie, jeżeli ty nie wierzysz w moc Instagrama, jeżeli ty nie wierzysz, że jesteś w stanie osiągnąć tutaj sukces, przekonać ludzi do siebie, zdobyć tych klientów, to tego doświadczasz i wtedy nie pomagają te reklamy, nie pomaga ta cała otoczka i ty jeszcze bardziej popadasz w taką frustrację, prawda? Bo wtedy myślisz sobie, tyle pieniędzy zainwestowałam, tyle czasu, tyle wiedzy i co? Jest nic. Obwiniamy wszystko, może ta agencja, która mi ustawiła reklamę, była nie taka, a może coś. Więc Marta, będę bardzo wdzięczna, jeśli podzielisz się też właśnie swoją wizją tych mediów społecznościowych, bo ty też masz kurs właśnie nietypowo strategiczny, co, ile razy i tak dalej, tylko zbuduj swoją markę osobistą, zacznij zarabiać od tej strony bardziej energetycznej. Tak. Więc tak bardzo jest. Będę wdzięczna, jak też coś na ten temat nam wspomnisz. Dobrze, już mówię i tutaj tylko odpowiadam, bo powtarza się pytanie, czy będzie zapisany live? Tak, będzie zapisany live. On będzie również przeniesiony na YouTube. Na pewno nie dzisiaj, nie jutro, ale będzie w najbliższym czasie, prawdopodobnie do tygodnia czasu. Będzie również na YouTube, więc spokojnie, ktokolwiek przegapił to, czy skoczył na chwilę, to się nie martwcie, będzie zapisany. Znajdziecie to u Agaty, znajdziecie to u mnie na Instagramie, można sobie później, słuchajcie, przesłuchać, więc proszę się nie martwić. Nie robimy tak, że 5 minut i znikamy. Nie, to tutaj zostanie, więc spokojnie. Dobrze, więc tak, pierwsza rzecz, którą tutaj powiem. Kwestia tego, że mówiłaś, że może pewne rzeczy są jakby lekceważone, a powiedziałabym, że nie chodzi o lekceważenie, tylko chodzi o to, że ludzie są nieświadomi, jak pewne rzeczy teraz działają. Czyli jeżeli tu jesteście z nami na tym live, to znaczy, że jesteście otwarci na to, co my tu mówimy. Bo osoby, które powiedzmy stosują tylko strategię na przykład, czyli to nie jest to, że lekceważą, tak bym to określiła, tylko ktoś im powiedział, tak, że o, zrób to, zrób tamto. I osoby jakby starają się robić to mechanicznie, ale nie czują tego. W ogóle tak jakby to jest coś takiego, na pewno też coś takiego Wam się przytrafiło, że ktoś powie, okej, dobra, jak chce Pani działać na mediach społecznościowych, to Pani musi 5 razy wrzucać to, robić live i robić to i to, a jak Pani tego nie będzie robić, to na pewno Pani nie wyjdzie i to w ogóle nawet niech Pani nie zaczyna, prawda? Na pewno takie rzeczy usłyszeliście. Więc od razu Wam mówię, że to jest nieprawda. Nie można tak. A jest mnóstwo ludzi, właściwie większość, która słucha i kupuje mnóstwo kursów typowo strategicznych, robi coś, ale nic się nie dzieje, dlatego że oni tego nie czują. Oni tego nie chcą robić. Ich po prostu na samą myśl, że oni mieliby coś zrobić, wrzucić, pokazać się, już ręce się częsą, tak? Tak, więc nie wierzą, że to w ogóle się uda, prawda? Takiej nie lubię tego Instagrama, uważam ja w głowie, że to jest bez sensu, ale ładuję tam niby te treści i dziwię się, że skoro ja tego nie czuję, skoro ja się nie chcę pod tym podpisać, no to słuchajcie, dlaczego inni mają to konsumować? Dlaczego inni mają czerpać z tego wartość, jeśli ty sam nie widzisz w tym wartości? Jeżeli nie uważasz tego materiału za energetyczny, za pomocny dla innych, tylko po prostu wyprodukowany trochę sztuka dla sztuki, no to się rzeczywiście dzieje. Ktoś też tak to potraktuje. Sztuka dla sztuki przejdzie obojętnie i idzie dalej. A jeżeli ty naładujesz ten materiał, tak jak my tego live'a, zobaczcie ile w komentarzach, bo gdzieś obie zerkamy, jest cały czas tego, że ale macie energię, ale jest fajnie, cały czas was przybywa. Słuchajcie, poświęcacie nam swój czas, ale dlaczego? Bo wy też się doładowujecie. My obie lubimy format live, co zresztą wy też czujecie. Bo gdybyśmy przyszły i tak jak Marta pokazuje na swoich szkoleniach i byśmy siadły i tak, cześć Marta, to porozmawiajmy dzisiaj, jak nastawienie wpływa na Instagram. I Marta by odpowiedziała, wiesz, to może bym powiedziała, no to myślę, że po 15 minutach... Ale maksymalnie 15 minut, żeby ich nie zanudzać, zrobimy raz, dwa i idziemy stąd w cholerę, tak? Tak. No. Tak. Jakbyśmy miały takie nastawienie. Tymczasem tutaj widać, jaką my
jaką my mamy energię i to jest to, co ty tu mówisz, Agatka, bo to jest tak, że my musimy lubić to, co robimy i to musi nam sprawiać przyjemność, więc jeżeli ktoś by mi powiedział, Marta, ty masz teraz się nagrywać na TikToku, to ja bym powiedziała, sorry, ale nie, bo mnie akurat osobiście na ten moment dzisiaj to nie pasuje. Ktokolwiek mnie śledzi od początku, być może będzie wiedział, że ja rozpoczęłam Instagram tak naprawdę, chyba to był koniec, nie pamiętam, czy był marzec 2022, wydaje mi się, tak? Grupę na Facebooku 2020 marzec i zawsze byłam przekonana bardziej do Facebooka i dopiero 2022, w okolicach chyba marca albo koniec lutego, czyli zobaczcie, to jest praktycznie 70 tysięcy ludzi, nie ma jeszcze roku, myślę. I tyle osób się pojawiło z tej pasji, z tej energii mojej, prawda? Ale ja wtedy, w tym 2020 roku, nie czułam, że Instagram to jest to. Ja go nie lubiałam, ja nawet tam nie zaglądałam. I poczułam to 2 lata później, że mówię, o, może teraz Instagram to jest to. I dlatego tu się spotykamy, prawda? Więc nikt mnie nie zmuszał i nie robiłam tego, bo ktoś mi powiedział, ja muszę. Więc jeżeli jest tak, że wy też robicie, bo ktoś wam powiedział, że to musicie, inaczej wam nie wyjdzie, to nie słuchajcie, ponieważ to, co wy czujecie, jak właśnie postujecie na mediach społecznościowych, z jaką energią piszecie, właśnie to jest na marce osobistej, na tym szkoleniu moim ja to uczę od strony energetycznej, z jaką energią wrzucasz posty, z jaką energią robisz live, robimy, bo jest coś fajnego, mam ochotę czymś się podzielić, super, to jest fajnie, tak? Chcę komuś w czymś pomóc, ale jeżeli robisz, o dobra, bo mi powiedzieli, że mam robić 2 razy w tygodniu i to mi przyniesie sprzedaż, klient wyczuwa twoją energię, po co ty tu jesteś, tak? Że to jest sprzedażowe. Nie może być sprzedażowe, bo media społecznościowe to nie jest tak, że to jest, słuchajcie, katalog, czy to jest sklep. Nie. To tak, tak nie, to nie jest tablica ogłoszeniowa, prawda? Że tylko to dokładnie. ogłoszenie, tak. Na stories ogłoszenie, nie ma człowieka, nie ma tej relacji, nie ma tej energii. Słuchajcie, z czego najbardziej czujecie tą energię? Z tych wypowiedzi naszych, na live'ach jest ona też największa, bo to jest na żywo, to jest pełen przekaz. Jeśli to upakujemy tylko i wyłącznie w ładny obrazek, to okej, on działa wizualnie, on jest miły dla oka, ale on nie wywołuje emocji. On w jakiś sposób nie wpływa na was tak mocno. Natomiast nasz ton głosu, nasze tempo, w którym mówimy i cała ta otoczka, to co mówimy, ma całkiem inny przekaz. Dlatego ja tak bardzo apeluję do tego, że pokaż się na swoim profilu, daj coś od siebie, bo my tworzymy te profile tą swoją wyjątkowością. Słowa, grafiki, to wszystko jest bardzo ważne, to jest element tego narzędzia, jakim jest Instagram, ale nic, absolutnie nic nie zastąpi was na tych profilach, was w biznesie. To jest ten filar tego wszystkiego, prawda? Tak jest. I tutaj jest to, że właśnie wybierz swoją platformę, wybierz, gdzie ty chcesz działać, ok? Nie musi być tak, że od razu masz robić live. Możesz zacząć z postów, z dawania jakichś tipów, tym, czym się zajmujesz. Na początku mogą być też zdjęcia, jakiś krótki tekst, spokojnie, powoli. Ja jak zaczynałam, to wrzucałam jedno zdanie, jakieś motywacyjne. Ja też nie umiałam pisać, to wszystko przyszło z czasem, bo to, czemu dajemy energię, to się po prostu zwiększa, więc słuchajcie, no doświadczenie przychodzi z czasem, uczymy się powoli wszystkiego, więc ja też się nauczyłam, ja nie jestem osobą, która pisze eseje. Mówię, zaczynałam od jednego zdania, także kierujcie się tym, która platforma jest dla was dobra, co lubicie robić, o czym tak, chcecie mówić. Format, tak, który format, prawda, bo to nie zapominajmy, to też powinno wybrzmieć, pamiętacie pierwsze Marty live'y? Jak Marta wyglądała, jak mówiła, to już było fajnie energetycznie, ale jednak porównajmy sobie ten pierwszy live z tym 56. No różnica jest ogromna. Właśnie jak Marta się zmieniała, jak energetycznie te zmiany w niej zachodziły. Widać zmiany wizualne, widać zmiany, jeszcze mówi szybciej, z większą energią, większą pewnością. Ona wtedy już miała mnóstwo wiedzy, ale z każdym live'em jeszcze bardziej zyskiwała to, jak to przekazywać, jak to ubrać słowa, jak przekazać to wam, bo słuchajcie, to jest najważniejsze, że my nie robimy tego dla siebie, tak, żeby sobie ego podbudować, cieszyć się, że ja osiągam sukcesy, tylko przede wszystkim robimy to dla ludzi, dla odbiorców, żeby oni też mogli z tego wszystkiego korzystać, prawda? Tak, tak jest i tutaj dodam, że właśnie jak ja też zaczynałam, to ja zawsze myślałam,
co powiedzieć w następnym live, czyli czym się mogę podzielić, co ja robiłam, jaka była moja droga, jakie mogę dać tutaj rady w następnym na przykład live. I kolejna sprawa to jest to, że właśnie nie szukamy aprobaty, akceptacji w tym miejscu, czy ile mamy tych polubień, ile mamy tych komentarzy, czy ktoś to lubi, czy ktoś tego nie lubi, róbmy swoje. I to jest dalej powiązane z poczuciem własnej wartości. Słuchajcie, z miłością do siebie, z akceptacją siebie, to jak ja wyglądam, tak? Bo to jest tak, że ja, słuchajcie, mogę, nie wiem, inaczej wyglądałam niż wyglądam teraz, ale jestem tą samą osobą. Ja przeszłam tą transformację, bo cały czas ja się szkolę, ja się cały czas rozwijam, cały czas jestem, mam różnych mentorów, więc ja przechodzę transformację cały czas. I jak wy mnie śledzicie i stosujecie to, co mówię, to jestem pewna, że ludzie wam mówią: o, zmieniłeś się, zmieniłaś się, wow, jak ty wyglądasz, bo zmieniacie się, tak? I zobaczcie, jeśli masz piękne myśli, to będzie to widać na zewnątrz, będzie to po tobie widać, będziesz promienić, po prostu promienieć, tak? Tak. Czy promieniować? Promienieć. Promienić, nie promieniować. Promieniujemy dobrą energią, nie jakimiś. Tak, niech będzie. Tak, więc to po prostu będzie wychodziło przez twoją skórę, tak? I bardzo częsty przykład, gdzie mówię, wchodzisz na jakąś imprezę, siądziesz przy marudzie, czy pójdziesz tam, gdzie wszyscy się uśmiechają, prawda? To jest właśnie to, o czym mówię, że wszystko jest energią. Ludzi ciągnie do pozytywnej energii, do energii, która jest atrakcyjna. Więc pomyśl sobie, że twój profil na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, gdziekolwiek na YouTubie jest pełen tej pozytywnej energii, ludzi będzie tam ciągnąć, bo wszystko jest energią, wszystko wibruje. Radość, miłość przyciąga ludzi do tego, bo jest to bardzo wysoka wibracja, więc słuchajcie, no tak to wygląda. Tu szybciutko powiem, bo ktoś powiedział coś o konkurencji i tak dalej. Co jeśli jest konkurencja? Słuchajcie, bardzo polecam szkolenie Bądź magnesem dla klientów, to jest pierwsza sprawa, bo tam jest mnóstwo godzin, jeżeli chodzi o wizytę do klientów, ale powiem szybko. Jeżeli ktoś się boi konkurencji, to moi drodzy, powracamy do siebie, do miłości do siebie i do poczucia własnej wartości, bo jeżeli ja uważam, że jestem najlepsza, mam świetny, prosperujący biznes, moje usługi, moje produkty są najlepsze, cokolwiek by to nie było, bo ja mówię centralnie o mnie, cokolwiek by to nie było, to tak ludzie będą też odbierać. I wtedy, kiedy ty to czujesz w sobie, tak, to ty nie masz konkurencji, bo ty wiesz, że jesteś najlepszy, najlepsza. I co z tego, że obok jest 5 sklepów z, nie wiem, kurczę, ze zdrową żywnością i ty masz jeden. Ludzie wyczują twoją energię, oni pójdą do ciebie. Dlaczego? Bo ty mówisz, że masz zawsze mnóstwo klientów, że tu masz świetne produkty, tak? Że tu masz świetne usługi. To jest wszystko energia, ludzie to wyczują i wejdą do twojego sklepu. Kupią to u ciebie, zrobią włosy u ciebie, a nie pójdą tam. Dlatego konkurencja nie istnieje, kiedy wierzysz w siebie. I nie mówię o, słuchajcie, o wywyższaniu się, o byciu narcyzem, ale zwróćcie uwagę w to, ile poświęciliście czasu na to, żeby ten biznes stworzyć, na swoje usługi, na swoje produkty. Szkolicie się, prawda? Wkładacie to, w to pieniądze, swoje serce, swoją pasję. Ile to jest warte bardzo dużo, bo tam jest serce w tym produkcie. Więc docencie to i zauważcie to w końcu, i przede wszystkim przestańcie zaniżać ceny. To jest bardzo ważne. Nie zaniżamy cen. Znajdźcie swoją wartość. Pamiętajcie o tym. I klient, który wejdzie do takiego sklepu, wejdzie do takiego biznesu, on wyczuje w sposobie, jak mówisz, jak się zachowujesz, jak opowiadasz o tym, co masz, że on będzie chciał od ciebie kupić. Ja mam tyle osób, które do mnie piszą: Marta, będziesz się śmiała. Nie mogę się doczekać, żeby ci zapłacić. To mnóstwo osób mi tak pisze, ponieważ to jest moja afirmacja. Ludzie nie mogą się doczekać, żeby mi zapłacić. Polecam, słuchajcie, polecam taką afirmację. Dokładnie, zdecydowanie się zgadzam ze wszystkim, co Marta powiedziałaś. I jeszcze być może spotkaliście się z takim często spotykanym hasłem, że trzeba bardzo dużo robić, trzeba być w ciągłym ruchu, trzeba mnożyć tak fizycznie te okazje. Mhm. Mi bardzo otworzył oczy ostatnio live twój z Karoliną Helen o męskiej i żeńskiej energii, bo myślę, że to jest jeszcze dosyć niedoceniany jakby temat. Nieznany, nieznany myślę. Zdecydowanie nieznany i jednak gdzieś jesteśmy znowu z zewnątrz cały czas bombardowani tym rób, rób, rób. I rzeczywiście człowiek w pewnym momencie zaczyna się czuć już tak przytłoczony i wracamy do tej sytuacji, która dzisiaj gdzieś już wybrzmiewała z naszych wypowiedzi, czyli dwa etaty, coś dodatkowego, jeszcze książka, jeszcze kurs, że my totalnie odchodzimy od tego, że za to, jacy już jesteśmy,
możemy być nagradzani, możemy być podziwiani, że z tego miejsca już jesteśmy w stanie zbudować fajny biznes, jesteśmy w stanie zarabiać fajne pieniądze, tylko cały czas gdzieś mamy w sobie takie poczucie, że jeszcze za mało zrobiłam. I pojawiają się te wyrzuty sumienia, bo nieraz gdzieś słyszymy, no Marta, ja już zrobiłam to, jestem na dwóch etatach, ja już nie mam fizycznie gdzie włożyć kolejnej czynności, to jak ja mam zarobić więcej? Czy rzeczywiście ta kultura takiego non-stop zapierdzielania, że aż tak użyję takiego dosadnego słowa, czy to jest jedyny sposób na sukces i rzeczywiście zarobienie dużej ilości pieniędzy? Nie, absolutnie nie. Słuchajcie, i to są takie, od razu powtarzam to jeszcze raz, nie ma przypadku, że tutaj jesteście, ok? Ludzie otwierają się, ludzie budzą się do tego typu wiedzy, że to wszystko można zrobić w drugą stronę, czyli troszeczkę tyłem do przodu. Czyli zaczynamy od siebie. Najpierw stan umysłu, zmiana myślenia, czyli mindset, ok? I z tego wychodzi działanie. Jak widzicie moje posty, jest zmiana myślenia, ok? To powoduje, że czujemy inne emocje i wychodzi nam działanie, ok? Natomiast jeżeli jest tak damska i męska energia, jeżeli jest dużo męskiej energii, to jest muszę zrobić to, muszę jeszcze tamto, jak będę pracować tyle i tyle i jeszcze to, to wtedy zrobię tyle szybciej, i tyle. Szybciej, nie? Mocniej. Tak. Bardzo to jest ciężka. Porównanie było tego z silnikiem, że to jest silnik, który zapierdziela, tak. Zapierdziela, aż w końcu, tak. Na końcu pada, bo on pada, tylko jest wypompowany i mówi, to nie działa. Bo tak. Słuchajcie, my mamy żyć w stanie życzenia spełnionego, czyli pytanie, co ty chcesz? Chcę mieć biznes. Okej, dobra. Jakbym się czuła, jakbym się czuł dziś, gdybym już miał ten biznes? I zamykasz oczy, wizualizujesz, jakie masz uczucia, bo uczucie jest sekretem, tak? Jakbym się czuła? Byłabym zadowolona, byłabym spokojna, prawda? Na tej zasadzie, byłabym radosna, każdy będzie czuł inne uczucia. Czyli idziemy w tą stronę z wszystkim, czy to będzie samochód, praca, jakieś zarobki, jakbym się czuła dziś, gdybym to już miała. Czyli idziemy do sceny końcowej, jak to mówi Neville Goddard, live in the end, czyli idziemy do sceny końcowej, jakbym się czuła, tak i tak, i tak należy się czuć. Piszemy afirmacje, cokolwiek robię, staje się sukcesem, mam świetnie prosperujący biznes, mimo że siedzisz w domu na macierzyńskim. Nie ma znaczenia, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy pomysł przyjdzie, kiedy koleżanka ci zaproponuje i kiedy zaczniecie prowadzić biznes. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy to się wydarzy. Ok? I teraz dalej. Mamy damską, męską, czyli męska to jest właśnie muszę coś zrobić, żeby to osiągnąć. Skoro muszę coś zrobić, to znaczy, że nie jestem w stanie umysłu tej osoby, która to ma. Bo kiedy jestem, to jestem zrelaksowana, ale nie mam na myśli, leżę na sofie cały dzień, czekam, spada mi już pomysł, czy nie? Nie. Przyjmuję, piszę afirmacje, koduję mój umysł, zakodowywuję nowe przekonania, czyli jakby, pamiętajcie, stara dyskietka, inaczej obrazowo, tutaj jest dyskietka, jestem na etacie, jestem w domu, jestem na macierzyńskim, albo jestem na bezrobociu, nie mam pracy. Wyciągamy, nie mam pieniędzy, nic mi się nie udaje, nie mam pomysłów. Wyciągamy tą dyskietkę i wsadzamy nową. Cokolwiek robię, staje się sukcesem, mam mnóstwo pieniędzy, zarabiam tyle i tyle, mam świetne pomysły, mój biznes się rozwija, wkładamy nową, czyli tak jak mamy dokładnie. Cokolwiek robię, staje się sukcesem, mam więcej pieniędzy niż mogę wydać. Ja też piję, słuchajcie, ja też mam to wszędzie, jestem otoczona, bo programujemy umysł nie tylko na zasadzie takiej, że ja mam się patrzeć na to, okej, dobra, teraz pół godziny będę patrzeć na tę afirmację. No bez przesady, nie o to chodzi. Pracuję, piszę coś, popijam sobie kawusie, moje oczy, zamiast, nie wiem, napis, kurczę, miły dzień, czy coś w tym stylu, to może być, mam więcej pieniędzy, że mogę wydać, więc zastanówmy się, niech to ma sens i jakby zwróćmy uwagę, to jest moje zdanie. Ja mam afirmację, mam tyle kubków, ja tego używam, mam podkładki, różnego rodzaju po prostu rzeczy i otaczam się tym, wiszą mi tu na ścianach i tutaj mam, więc wiem, jak to działa i koduję, że ja jestem otoczona sukcesem, wszystko działa i pieniądze naokoło. Ja czuję się lepiej, czyli wy jak będziecie robić to samo, to będziecie czuć się coraz lepiej, jasne, pewnie. Pomysł mi wpadnie za 5 minut, ja już to czuję. Czyli wchodzimy w stan umysłu, czyli życzenie stanu umysłu osoby, która ma biznes, poprzez pisanie afirmacji, poprzez przypominajki na laptopie, na lodówce, nawet można szminką pisać, słuchajcie, na lustrze, myjesz zęby, a tu widzę, mam świetnie prosperujący biznes.
jak będziesz to wiedzieć 100 razy codziennie, w końcu powiesz, czuję, to jest ten moment, ja wiem, ja to po prostu, aż mi ręce swędzą, zaraz coś się wydarzy. Zobaczycie, na tym to polega. Stara dyskietka wywalamy, nowa dyskietka wkładamy. I teraz jesteś w damskiej, kiedy po prostu przyjąłeś to i wiesz, że to się wydarzy i dostajesz impulsy. Intuicja to jest damska, słuchajcie, energia, tak? Czyli kiedy ja wiem, że jestem kobietą sukcesu, to ja nie szukam, nie mówię, dobra, muszę zrobić to i to i to i to i jeszcze to i wtedy ten sukces nastąpi, ok? Czyli balans damska, ustawiamy głowę i męska to jest działanie. I to działanie, o czym mówię, wychodzi ze stanu umysłu. I teraz jaka jest różnica, jeżeli mamy balans? To działanie jest lekkie, przyjemne, a nie, o Boże, dobra, muszę wstać o godzinie 7, dobra, będę pracować 6 dni w tygodniu, tyle i tyle, zrobię jeszcze to i to, to wtedy zarobię tyle i tyle i może mi się uda. Jestem wypompowana, nieprzytomna, mam dosyć, chcę tylko spać. To jest jak ta energia jest taka, że nie jesteś tutaj w stanie umysłu tej osoby, tylko po prostu fizycznie chcesz dojść do tego, żeby to się w końcu wydarzyło. Zamiast uznać, ja to już mam. Poprzez właśnie afirmowanie, przypominajki wszędzie, mój notes powinien być już weekend sprzedaży, tam jest dużo, dużo afirmacji na temat pieniędzy, więc kodujemy się z każdej strony, bo pamiętajcie, zostaliśmy zaprogramowani przez społeczeństwo, przez szkołę, przez naszą rodzinę, przez telewizję, przez media, że nie ma, jest ciężko i tak dalej. Teraz przychodzi Marta za kratą, mówią, ty możesz mieć swój biznes. I myślicie, zwariowały, co one biorą, ale tak, właśnie, ten już mały procent ludzi zaczyna się, słuchajcie, budzić i cieszę się, że tutaj jesteście. Więc dlatego damska, męska, czyli tutaj głowa, ustalamy głowę i z tego wychodzi działanie, bo skoro ja mówię, że mam świetnie prosperujący biznes i zarabiam tyle i tyle, tak? I czuję się tak, dostanę impuls. Coś mnie poruszy, bym zadzwoniła tu, bym weszła do tego sklepu, bym otworzyła laptopa, bym popatrzyła na tą stronę, ok? Bym zrobiła to lub tamto. To będzie impuls, który nie jest planowany. Tego nie można zaplanować. On się wydarzy nie wiadomo kiedy i nie wiadomo po prostu jak. To jest to, czyli damska i męska. Tak, ja mam też takie wrażenie, ostatnio sama używam tego porównania, że czasami wsiadamy do tego pociągu i rozpędzamy go już maksymalnie i wtedy tak, ani nikt do niego się już nie dosiądzie, nic się nie może wydarzyć, a my jedziemy na oślep i co może się wydarzyć? Albo zaczniemy pomału hamować i zastanawiać się nad tym, co nam potrzeba, jak podejść do danej sytuacji, albo rozbijemy się w którymś momencie, bo ten rozpędzony pociąg, którego nie zatrzymamy, no to on w końcu gdzieś uderzy i będą zgliszcza, będziemy zbierać siebie z kawałeczków. I słuchajcie, może się tak zdarzyć, bo ja jestem na tej drodze rozwoju już też ładnych kilka lat, a też jeszcze zbaczam czasami z drogi, już jestem dużo bardziej uważna na swoje myśli, bo być może po naszej rozmowie myślicie, nie, one to już tam, no może nie o Marcie, bo Marta już rzadko ma takie jakieś myśli, ale też pracuje dużo więcej, dużo mocniej nad na przykład finansami ode mnie, więc ja jeszcze przyznaję się, że mam takie momenty, że gdzieś sobie ustawię tego wszystkiego za dużo, za szybko i wypadam z tej lekkości i co? I właśnie, i jest ten pociąg, ale co robię wtedy? Mówię sobie, Agata, stop. Nie tędy droga. Ty musisz trochę wyhamować, ty musisz się zastanowić, jak na nowo ułożyć swój system pracy, bo słuchajcie, ta Agata rok temu, która zaczynała nowe jakieś elementy swojej działalności, która zaczynała prowadzić profile na przykład ludziom, no to wtedy w tym widziała jedyną drogę dojścia do bogactwa, do jakiejś stabilizacji, ale po roku to się zmienia, bo moja energia się zmieniła, moje myśli się już zmieniły i ja się teraz otwieram na nowe możliwości, na nowe źródła i one zaczynają przychodzić, ale żebym ja mogła wykorzystać te nowe okazje, to ja muszę coś pozmieniać, ja muszę znowu tutaj pobyć chwilę ze sobą i na nowo to ułożyć. Więc pamiętajcie, że bez względu na to, na jakim etapie teraz jesteście, każdy moment jest dobry, żeby się zatrzymać i zacząć na nowo. Zacząć w zgodzie ze sobą i zacząć z tym nowym oprogramowaniem, jak mówi Marta, tak? Wyjmujemy to, co było, każdy ma tam inne zapisy, tak. A teraz świadomie decydujemy o tym,
co chcemy sobie włożyć. Świadomie mamy tą wizję, czego chcemy doświadczyć. Jeśli ta wizja jest, te myśli będą w porządku i nie wejdziemy w tą kulturę więcej, szybciej, nieważne jaką ceną, święta, tak, wakacje, ja to osiągnę ciężką pracą. Zobaczcie, co dzisiaj Marta wstawiła też na stories. Gdyby tylko ciężka praca wzbogacała, no to mielibyśmy już samych milionerów, no a tak nie jest. Tutaj jest wiele czynników, które decydują o tym naszym sukcesie, więc pamiętajcie, że trzeba zawsze mieć ten kontakt ze sobą i łapać sobie te myśli, bo one będą się jeszcze tam dobijać, one będą wracać, ale naszym zadaniem jest je wyłapywać i jak niejednokrotnie słyszeliście w live'ach Marty, zmieniać. Zmieniać na te lepsze. Im częściej będziesz to robić, im bardziej będziesz tym konsekwentny, to te złe już nie będą miały takiej siły przebicia, one już nie będą dominujące, one będą wygasać. Tak jest. Jakby to jest coś takiego, że jakby na stare nakładamy nowe. Po prostu na stare nakładamy nowe. Słuchajcie, ważna rzecz, ważny element, nie być na siebie złym, zaakceptować, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, zaakceptować to, że dzisiaj jeszcze tego nie rozumiem, dzisiaj jeszcze nie wiem jak, dzisiaj może jeszcze mi nie wychodzi, ale wiem, że to się wydarzy. Czyli to i nie porównywać się do nikogo innego, tak? Czyli pamiętajcie, dbajcie o siebie i mówcie, może potrzebuję odpocząć, może potrzebuję jeszcze troszkę więcej tego. Wiem, że z czasem na pewno to jakoś mi wyjdzie, czyli zaopiekujcie się sobą. Zobaczcie, to jest tak, jakbyście, jak dajecie rady przyjacielowi, przyjaciółce, to samo zróbcie ze sobą. Mówcie ze sobą. Mówcie tak naprawdę z tym, z tą taką małą Martą, czy małą Agatą, czy małym Marcinem, czy Krzyśkiem, kimkolwiek, prawda? Bo to są oni tam, którzy mają te wątpliwości, którzy się boją, prawda? Którzy się porównują do innych, więc mówmy sami tutaj do siebie, dbajmy o siebie, tak? Pogłaskajmy się, przytulmy się, powiedzmy, okej, jestem tu, gdzie jestem, akceptuję to, ale wiem, że to się wszystko zmieni. Słucham, robię to, robię tamto, szkolę się, z czasem będzie. Nie znaczy, że, bo tej dziewczynie idzie tak, a mnie nie, nie znaczy, że ze mną jest coś nie tak. To jest ogromnie, ogromnie ważne, słuchajcie, bo jesteśmy też wychowani w czymś takim, że o, masz piątkę, następnym razem niech będzie szóstka, o, masz czwórkę z plusem, następnym razem to ma być piątka, rozumiecie? I dziecko się stara, człowiek się stara, a tu dostajemy cały czas, słuchajcie, nigdy nie jest dobrze. A my na przykład nie jesteśmy tym zainteresowani. Mamy z muzyki szóstkę, tak? Więc także też zwróćcie uwagę na swoje dzieci, żeby doceniać to, co one robią, jakie mają talenty, w czym są dobre, a nie tylko o, szóstkę masz z muzyki i z plastyki, a z matematyki truja. Pamiętajcie, nie o to chodzi, tak? Bo może się okazać, że ta osoba, to dziecko będzie kompozytorem bardzo znanym w Polsce i nie tylko, okej? Okay? Osobą, która prawie dotknęła Oscara, bo tutaj jest, o tej osobie właśnie mówię. Także to jest aż niesamowite. Słuchajcie, co jeszcze chciałam, tutaj powiedzieć, bo tak, wziąłam specjalnie notes, bo ktoś zapytał się, o czym mowa, więc pokażę szybciutko, słuchajcie, bogactwo to stan umysłu, będziemy mówić też na mojej, na oczywiście Instagramie, wiem, że czekacie, to już trwa 3 miesiące, będą nowe kolory, pierwsza dostała już jest, więc będzie, słuchajcie, powinno być już weekend, więc na szybciutko tylko, że wszelkie afirmacje na temat pieniędzy do programowania są właśnie w tym notesie, słuchajcie, na pokochajpieniądze.pl, tak szybciutko tylko pokażę, bo wiem, że tutaj pytacie, jak będzie później też ten live na YouTube, to wszystko oczywiście, słuchajcie, będzie dostępne, mnóstwo afirmacji, żeby zakodować. Ktoś tu jeszcze pisze, dziewczyny, jeśli nie ma się pomysłu na siebie, od czego zacząć, jestem kobietą sukcesu. Jestem kobietą sukcesu, zarabiam tyle i tyle. Zacznij od zmiany po prostu swojego umysłu, wejście w stan umysłu osoby, która ma ten biznes, która zarabia mnóstwo pieniędzy, ale przepraszam, że Agata już tak na szybkości to mówię, czym chciałabym zakończyć, co jest ogromnie ważne. Słuchajcie, cześć Monika, Monika Trzaskowska. Jest tak, że my musimy zmienić siebie, żeby nasze życie się zmieniło. Czyli jeżeli, zobaczcie, jeżeli komputer nasz jest na starym oprogramowaniu, czy nasz telefon, ok, to tak, nie ściągniemy nowej aplikacji, bo na przykład już się nie da. Ja musiałam kupić nowego iPada, który kupiłam mojemu tacie, to było 10 lat temu, i w sumie nie było nam potrzebny nowy, bo to dla mojej mamy. I nie mogłam już ściągnąć pewnych aplikacji, nie mogłam ruszyć jakiegoś programu, nie mogłam upgrade'ować czy update'ować pewnych rzeczy, bo ten iPad chodził na starym programie. Czyli co się mogło zmienić? Nic.
I tak samo jest, słuchajcie, z waszym umysłem. Jeżeli jesteście na starym oprogramowaniu, że nie ma, że jest ciężko, że mi się nie uda, nie mam pomysłów w ogóle, ale jak, nie mam wykształcenia, ale ja mam trójkę dzieci, siedzę w domu, nigdy nie pracowałam, nie miałam biznesu, okej, czyli to jest wasze oprogramowanie, tak, to życie wam będzie to pokazywać, bo to jest program, na którym jakby cały czas funkcjonujecie. To jest wasza taka norma, to jest taka default, to jest taki autopilot, okej? I dopiero wtedy, kiedy zmienicie sobie na nowy program, czyli zmienicie siebie, staniecie się kimś innym niż jesteście teraz, wtedy dopiero będzie zmiana z drugiej strony, czyli wtedy życie wam pokaże to, co wy myślicie o sobie, prawda? O życiu, o biznesie, o pieniądzach, o partnerze, o zdrowiu itd., itd. Czyli zmiana jest tu, nie na zewnątrz. Zmiana jest najpierw w nas. Zawsze wracamy do siebie. I to jest, słuchajcie, chyba najlepsza wiadomość z tego live, że nie mój mąż, moja żona, moja mama, moi rodzice, mój pracodawca, rząd, czasy, ekonomia, inflacja, recesja, wirusy, świrusy. Nie od tego zależy twoje życie. Zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Więc to jest fantastyczna wiadomość, bo możesz zacząć już, od dzisiaj, tak? I jeśli nie masz rezultatów, czy w biznesie, czy w swoim życiu, to znaczy, że jesteś wciąż tą samą osobą. To znaczy po prostu, że wciąż masz te same przekonania, wykonujesz rzeczy w ten sam sposób, myślisz w ten sam sposób i oczekujesz innego rezultatu. Nie może, to jest szaleństwo, nie da rady. Musisz zacząć od zmiany siebie, od tego, co mówisz, twoje wewnętrzne konwersacje, jak się zachowujesz, jak działasz. To jest bardzo ważne, co myślisz o sobie, wiara w siebie, miłość do siebie, prawda? To wszystko tutaj. Myślę, że ten live jest mega bogaty dzisiaj, był rewelacyjny. Jeszcze zdecydowanie. I zobaczcie nawet sam tytuł. To ty decydujesz o powodzeniu twojego biznesu, ale rozszerzamy to totalnie jeszcze o kolejne te sfery. To ty decydujesz o tym, czy twoje konto na Instagramie będzie wzrastać. To ty decydujesz o tym, czy będziesz szczęśliwym w związku. To ty decydujesz o tym, czego będziesz doświadczać. I my ze swojej strony życzymy wam samych pięknych wizji, samych pięknych doświadczeń. A jeśli ktoś potrzebuje na tu i teraz jeszcze popracować przede wszystkim nad swoim myśleniem na temat pieniędzy, to z całego serducha polecam sklep Pokochaj Pieniądze Marty. Przez wszystkie tego typu gadżety, niedługo te notesy, przez szkolenia, których sama jestem absolwentką, więc wiem, co mówię, bo znam je od podszewki, więc zdecydowanie pomoże wam to ruszyć do przodu, pomoże wam to lepiej zarabiać, pomoże wam to zwiększyć jakość swojego życia. A jeśli ktoś potrzebuje tej pomocy, to z mojej strony, żeby właśnie do tego Instagrama podejść inaczej, zobaczyć w nim przyjaciela, niesamowite narzędzie z ogromnym potencjałem i chcecie go prowadzić po swojemu, na własnych zasadach, zapraszam na konsultacje, zapraszam na kursy, bo naprawdę, jeśli wy będziecie to robić z radością i z wiarą w sukces, to gwarantuję wam, że nie chodzi tutaj o same wielkie liczby, bo słuchajcie, ja sama nie mam tysięcy obserwujących, ale mam mnóstwo zadowolonych klientów, mam mnóstwo relacji i na tym się skupiamy, nie na samych liczbach na Instagramie, a na tych wymiernych jeszcze korzyściach. Agata, przepraszam, bo nie ma przypadków, dokładnie sobie to, co teraz mówisz, ja sobie zapisałam, żeby to powiedzieć. Słuchajcie, dokładnie przed sekundą. To nie jest tak, że potrzebujecie 200 tysięcy followersów, czyli obserwujących, żeby zarabiać, żeby działało. Nie. Słuchajcie, naprawdę nie. Naprawdę wierzcie mi, że nie. Ja mam dużo, ale to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo znam osoby, które mają 2 tysiące, 5 tysięcy followersów i są milionerami. Słuchajcie, moje mentorki na przykład, tak? Widziałam, że miały takie ilości osób, tylko 5 tysięcy, 10 tysięcy, tam 2 tysiące, 3 tysiące. Także to naprawdę nie o to chodzi i nie myślcie sobie, że jak będę mieć 100 tysięcy, wtedy będę zarabiać. Nie, tylko pracuj nad sobą i nad swoją energią. Nie te lajki, nie to, ile ludzi ci tam napisze, jesteś wspaniała, cudowna. Nie o to chodzi. Ja nie szukam aprobaty, nie szukam oklasków. Robię to wszystko z pozycji serca. Agata, słuchajcie, tutaj polecam, naprawdę świetnie uczy. Jak działać na Instagramie. Zobaczcie na jej profil, zobaczcie, jak pięknie prowadzi. Zawsze ja mówię, że słuchajcie, nasza strona, nasze media społecznościowe, to jest nasza wizytówka, tak? Więc jak popatrzycie sobie, jak wygląda Agata Instagram, to będziecie widzieć,
co będzie na tym szkoleniu, jak ona was nauczy, tak? Zawsze, słuchajcie, ja się tym kieruję, więc ja też wam polecam, popatrzcie sobie, jest naprawdę bardzo fajna Agatka, my współpracujemy tutaj razem, Agatka mi pomaga na moim Instagramie, więc słuchajcie, też dostaję dużo komplementów, także tutaj Agata stoi za tym, ale ja też tam jestem, także wiecie to. Bo to jest ta wymiana energii, słuchajcie, gdyby Marty tam nie było, gdybym była tylko ja, nie byłoby tej energii. Gdyby Marta, kiedy nie ma czasami takiej przestrzeni, czasu, nie skorzystała z moich usług, kiedy ja też składam swoje serducho, swoją energię, swoje gdzieś poczucie estetyki i my to jeszcze zmiksowałyśmy, to tak jak Marta powiedziała, od marca zeszłego roku, bo wtedy zaczęła się nasza współpraca, zaraz nam roczek Marta pyknie współpracy, więc cudownie, że to tak szybko zleciało i zobaczcie, na Instagramie jest prawie 70 tysięcy ludzi. Jesteśmy za was ogromnie wdzięczne. Cieszymy się, że ponad 650 osób wytrwało z nami ponad godzinę. To jest naprawdę cudowny wynik. Wierzymy w to, że z tego live'a bierzecie dla siebie jakąś wartość. Tak jak Marta wspominała wcześniej, będziemy bardzo zadowolone, jeśli podzielicie się tym live'em gdzieś na swoim stories. Wyślecie może koleżance, bo ostatnio rozmawiałyście, że nie macie pomysłu na siebie. Dyskutowałyście, dlaczego ten biznes nie idzie i te myśli, ta uwaga poszła w tą złą stronę, odwróćcie to dzisiaj, dajcie naszego live'a, niech ta energia się wzbudzi, niech wszyscy wiedzą, że wszystko zależy od was, bo tak jak Marta powiedziała, to jest najlepsza informacja z dzisiejszego live'a. Dokładnie, ja tu jeszcze znowu, bo tu nie można skończyć, że jeżeli właśnie macie osoby, które na przykład prowadzą biznes albo coś im nie idzie, albo czy media społecznościowe mówią, Boże, to nie działa, myślę, że ten live jest tak naładowany dużą ilością, słuchajcie, wiedzy i bardzo pozytywnej energii, że naprawdę postawi te osoby na nogi, więc dzielmy się tym wszystkim, co jest po prostu dobre. Ten live będzie zapisany, będzie u Agatki, będzie u mnie, także na pewno Agatka też tam na relacji wrzuci, gdzie można zobaczyć, bo Instagram troszkę ukrywa jakby, prawda? Trochę tak, tak inaczej. Będzie odniesienie na stories, więc będziecie mogli sobie kliknąć i wszystko odsłuchać jeszcze raz, a jak potem rzeczywiście pojawi się gdzieś na YouTubie, ja będę też przypominać o tym live'ie u Marty, będzie w katalogu, u mnie będzie na profilu. Słuchajcie, jeżeli tylko będziecie chcieli, to uwierzcie, na pewno na niego traficie i to nie jeden raz, bo myślę, że dzisiaj było tyle tych wiadomości, że warto odsłuchać tego live'a i kilka razy, bo za każdym razem usłyszycie coś innego i słuchając w innym dniu, innym okresie swojego życia, może coś innego będzie wam z niego akurat potrzebne. Dziękuję ci, kochana, że przyjęłaś po raz kolejny moje zaproszenie. Ja wiedziałam, że my się w godzinę to nie ma szans, żebyśmy się wyrobiły, bo my mamy dużo do przekazania światu. Dokładnie tak. Widzicie, jak się robi coś z pasji, to buzia się nie zamyka. Dlatego mnie mówiono, Marta, musisz mówić o pieniądzach, bo do końca nie ma. Więc dziękujemy jeszcze raz i co? Widzimy się w internetach. Widzimy Dokładnie się przede wszystkim na Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i co? I do następnego. Do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Już ty dziękuję bardzo. Pa, pa.